Hej wszystkim, tu Glitch, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale troszkę bardziej pogadankowym, a ta pogadanka będzie dotyczyła MSP2 i jego przyszłości, którą widzę dość czarno. Na samym wstępie proszę was o to, abyście mój filmik polubili oraz napisali w komentarzu, czy dostaliście dzwoneczek. Oraz jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to róbcie to, please. Tak. Nie ma co ukrywać, że MSP2 jest jednym z najgłośniejszych tematów, a raczej było, w całej społeczności MSP. I nie bez powodu używam tutaj słowa było, ale zaraz dowiecie się dlaczego. Wszystko zaczęło się od pojawienia posta na Instagramie MSP, gdzie ogłosili, że powstanie MSP 2 beta. I naprawdę to poruszyło ogromnie całe community MSP, jak i na YouTubie, jak i w samej grze. Ale głównie na YouTubie. Powoli na YouTubie zaczęły się ukazywać jakieś filmy, teorie i wokół gry zaczął rosnąć pewien mały hype. Hype, który najwyraźniej MSP podchwyciło. I idąc z tym hypem, stwierdzili, że MSP 2 będzie testowane przez YouTuberów oraz zwykłych graczy. I nie chodzi mi tutaj o to, że ten pomysł jest zły. Nie, wręcz przeciwnie, ten pomysł był świetny i szczerze jestem dumny z MSP, że podjęli taką decyzję. Aczkolwiek wszystko było dobrze do pewnego momentu. Z pojawieniem się pierwszych gameplayów z MSP 2 YouTube MSP oszalał. Filmy te zbierały ogromną masę wyświetleń, bo naprawdę ten temat był czymś nowym i świeżym. Przynajmniej jak na tamtą chwilę. Filmów przybywało, powstawały jakieś challenge, okej, głównie to ja tworzyłem challenge, jakieś wyzwania. To była moja działka. Ale naprawdę byłem fanem tego projektu. Ten projekt miał ogromny potencjał i jeszcze ma, ale gra naprawdę zdobywała niezłą popularność i MSP, wiedząc o tym, nie zrobiło w tym kierunku kompletnie nic. MSP, widząc, jak youtuberzy robią MSP 2 darmową reklamę, kompletnie nie postanowili zrobić niczego więcej, prócz wypuszczenia kilku aktualizacji, które nie wprowadziły niczego. Owszem, poprawiono kilka rzeczy, ale tak naprawdę od stanu gry, który ujrzeliśmy po raz pierwszy do teraz, nie zmieniło się kompletnie nic, prócz tego, że dodali nowe serwery. Ale do serwerów też dojdziemy. I mimo tego, że MSP 2 w pewnym momencie kompletnie stanęło i nie robili kompletnie nic z tą grą, wciąż tą grę lubiłem i twierdziłem, że ta gra ma naprawdę wielki potencjał. Ale moja opinia troszeczkę się zmieniła. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy na tureckim serwerze pojawiło się MSP 2 do testowania. I na początku stwierdziłem, że okej, to fajna rzecz, gracze mogą sobie to przetestować. Problem w tym, że tamte też nic nie zrobili. Kompletnie. Naprawdę nie trzeba być informatykiem, żeby wiedzieć, że tworzenie gier jest trudne. Jest to dość czasochłonne, ale nie jestem do końca pewny, po co MSP daje betę do grania na tureckim serwerze, skoro ta beta nie ma niczego nowego, a tylko przyciąga to graczy, którzy czegoś oczekują. Tak, graczy, nie beta testerów, ponieważ każdy mógł sobie w tą grę wejść i zagrać. Po jakimś czasie oczywiście sytuację troszkę podgrzano, ponieważ App Store trwa przedsprzedaż gry, która będzie dostępna w kwietniu, ale co do kwietnia troszkę się obawiam. I nie jest to kwiecień 2021, nie, kwiecień 2020. I można by myśleć, że okej, może MSP się ogarnie i daje już grę całkowicie gotową. Cóż, problem w tym, że chyba tak nie będzie, ponieważ MSP znów nie robi kompletnie niczego. Okej, przesadzam, dodaję nowe serwery, ale z tymi serwerami jest taki problem, że na telefonie działają one świetnie. Gra jest przetłumaczona na polski język. Ale jeśli chodzi o MSP 2 na komputerach, które też niedawno udostępnili, sprawa wygląda o wiele gorzej. Począwszy od tego, że polski serwer jest kompletnie po angielsku, kończąc na tym, że gra jest tak niestabilna, że granie w nią momentami jest mega wyzwaniem. I naprawdę wątpię, żeby ta gra była dostępna wtedy. A przypominam, że ta gra ma tak naprawdę sklep, tworzenie luków, kilka chatroomów, no i dodali jeszcze opcję kupienia VIP-a, która kompletnie tutaj mi nie pasuje, bo ta gra ma content zerowy. I przez tego VIP-a mam wrażenie, że troszkę MSP poleciało na hajs. No bo jakby nie patrzeć, dali graczom grę do testowania w cudzysłowie, gdzie możemy kupić VIP-a, który jest kompletnie nieopłacalny. Oczywiście nie musimy go kupować, ale jaki jest sens tego VIP-a w grze, która jest wersją beta i ma pełno błędów? Mała podpowiedź,
to kompletnie nie ma sensu. Aktualnie problemem MSP2 jest to, że hype miał tą grę, który był naprawdę duży, zrobił się średniawy, jeśli w ogóle praktycznie nie upadł. Owszem, w grę grają gracze, ale dzieje się tam tyle samo, co na zwykłym MSP, a to chyba nie tak miało być. I wiem, że troszkę brzmi, jakbym był mega sceptyczny tego projektu, że to się w ogóle nie uda, ale widząc, w jakim stanie jest ta gra, a ile zostało do premiery gry, to nie wiem, jakim cudem oni chcą to wszystko nadrobić, żeby testerzy to jeszcze sprawdzili i żeby można było dodać nowe rzeczy do tej gry, zanim ta gra będzie dostępna. Ja tego w ogóle nie widzę, ta gra nie ma aktualnie żadnego sensu. A chyba największym strzałem w kolano dla MSP było danie właśnie tej gry dla każdego. I oczywiście rozumiem, że jest to wersja beta, ale ta gra od początku tworzy swoje imię, a aktualnie nie jest ono zbyt dobre. I teraz jest to całkowicie moja opinia. Możecie się z nią w ogóle nie zgodzić, ale jak dla mnie MSP 2 w ogóle nie powinno być kompletnie dostępne dla graczy. Z wyjątkiem tych beta testerów. Bo widać, że MSP 2 tak naprawdę nie jest nawet gotowe, żeby przyjąć część graczy. A co będzie w dniu premiery, to się naprawdę boję. I mam nadzieję, że to jakoś poprawią, ale widząc w jakim stanie jest ta gra, to... ach... widzę to naprawdę ciężko. Więc tak podsumowując, MSP 2 jak dla mnie aktualnie stoi pod wielkim znakiem zapytania i czy ta gra odniesie sukces, to jest naprawdę tajemnicą. Naprawdę od pierwszego posta o tej grze byłem wielkim fanem tej gry. Życzyłem jej jak najlepiej, ale aktualnie przeraża mnie ten stan gry. Przeraża mnie to, ile czasu zostało do premiery gry i przeraża mnie to, co robi MSP. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, ja to rozumiem. Jeszcze raz zapraszam was do polubienia mojego filmiku, skomentowania go oraz do subskrypcji kanału. No i w sumie to tyle, dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Chyba też za tydzień, tak podejrzewam. Na sam koniec jeszcze was proszę o to, abyście zostali w domu, ponieważ koronawirus aktualnie atakuje nasz kraj, więc jest to troszkę niebezpieczne. Więc jeśli mieszkacie w większych miastach i jesteście na to narażeni, to zostańcie w domu, okej? Okay? Dobrze. To tyle, pa pa. Cześć.